Widzew łódź od czasu wybudowania nowego stadionu, a następnie powrotu do ekstraklasy, odbudowuje swoją markę w kraju. Kibice regularnie przed rundami wykupują w błyskawicznym tempie karnety w liczbie ponad 15 tysięcy. Atmosfera na stadionie przy Alei Piłsudskiego jest gorąca i powszechnie chwalona. Już od kilku lat mówi się o modzie na widzew i nie ma w tym ani odrobiny przesady. Do łodzi przyjeżdżają neutralni kibice z różnych zakątków Polski, a tak zwani Grand Hopperzy Granicy uważają Stadion Widzewa za obowiązkowy punkt wycieczek po piłkarskiej Europie. W dodatku RTS osiąga bardzo dobre wyniki, gra przyjemną dla oka piłkę i jako beniaminek plasuje się w górnej części tabeli ekstraklasy. Wydawać by się mogło, że wszystko działa idealnie. W tej beczce miodu jest jednak spora łyżka dziegciu w postaci złej koegzystencji klubu z władzami miasta. A my dzisiaj bliżej przyjrzymy się temu problemowi. Witam was bardzo serdecznie Futbol Bez Cenzury nowy Osoby oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału tam na dole. Zbliżamy się do 130 tysięcy, a także pełnoletnim widzom przypominam, że cały czas możecie odbierać prezent od sponsora kanału Betfan. 200% bonusu od dokonanej wpłaty. Link znajdziecie w opisie. Przechodzimy do meritum. Wicef ma niewątpliwie duży potencjał marketingowy dla miasta. W ankiecie przeprowadzonej w 2019 roku przez portal Fabryczna zadano pytanie, z czym kojarzy Ci się Łódź? Wicef uplasował się w czołówce obok takich pojęć jak Piotrkowska, Manufaktura czy też słynna Łódzka Szkoła Filmowa. Urząd miasta zupełnie jednak marnuje ten potencjał wchodząc w konflikt z klubem. Pierwsze zgrzyty pojawiły się już w 2013 roku w związku z planami budowy nowego stadionu. Kościół nie zgody stała się lokalizacja obiektu. Władze miasta rozważały bowiem postawienie go w miejscu innym niż Aleja Piłsudskiego, gdzie klub rozgrywał swoje mecze od 30 roku. Niezadowoleni kibice zorganizowali akcję pod nazwą Stadion dla Widzewa tylko na Widzewie. Fani z różnych zakątków kraju nadsyłali zdjęcia, na których trzymają transparenty z tym hasłem. Około 1,5 tysiąca osób wzięło udział w manifestacji pod Urzędem Miasta. Reprezentacja widzewskiej społeczności Przekazała na ręce władz list z przesłaniem przeciwstawiającym się budowie stadionu w nowym miejscu. Na listę poparcia wpisało się wielu byłych piłkarzy, nie tylko związanych z widzewem, ale także przedstawiciele innych sportów, czy też świata muzyki, filmu, biznesu, a nawet polityki. Władze miasta z prezydent Hanną Zdanowską na czele nie miały tak naprawdę wyboru i wobec tak dużego oburzenia opinii publicznej postawiły na budowę stadionu w miejscu starego obiektu. Nowy stadion oficjalnie Otwarto w 2017 roku, a więc raptem 4 lata po sporach dotyczących lokalizacji. Można więc uznać, że akcja protestacyjna zadziałała doskonale. Obiekt przy szybko stał się dumą kibiców widzewa, a w 2019 roku został wybrany w miejskim plebiscycie turystyczną ikoną Łodzi. W 2022 roku pojawił się kolejny spór na linii widzew Miasto. Tym razem sprawa dotyczyła Loży Prezydenckiej na stadionie. Loża jest własnością Urzędu Miasta, ale mogą w niej pojawiać się także goście zaproszeni przez władze klubu. Nieformalna umowa zakładała, że urząd i klub dzielą się miejscami w Loży, każdy podmiot dzieli się nimi po połowie. W zamian za taki układ widzew w całości ponosił koszty za obsługujący te miejsca catering. Teoretycznie dobry pomysł na współpracę, w praktyce wyglądało to zupełnie inaczej. Loża była zazwyczaj przepełniona, a gośćmi rzadko były osoby decyzyjne w łodzi lub wpływowi przedsiębiorcy, a częściej urzędnicy niższego szczebla. Ich obecność w najbardziej reprezentatywnej loży niezbyt podobała się w klubie. W związku z tym prezes Widzewa Mateusz Truszczy wyraził chęć przejęcia loży prezydenckiej w pełnym zakresie. Porozumienia w tej kwestii nie udało się jednak osiągnąć. W związku w tym w klubie postanowiono, że nie będą dalej z niej korzystać. Wiązało się to jednocześnie z zaprzestaniem jej obsługiwania. W efekcie, na pierwszym od lat domowym meczu widzewa w ekstraklasie doszło do kuriozalnej sytuacji. Najbardziej luksusowa loża świeciła pustkami i to dosłownie. Na polecenie prezesa klubu zabrano z niej bowiem wyposażenie i przeniesiono do innej loży, jak napisał wówczas na Twitterze prezes Drużcz. W tamtym roku zrobiliśmy ze swoich pieniędzy mały Remont. My z niej niestety nie korzystamy, więc dlaczego mamy ją opłacać czy jeszcze upiększać? Zdaniem lokalnej prasy urząd miasta na to spotkanie zaprosił wysoko postawionych przedstawicieli kilku firm. Z pewnością nie spodziewali się pustego pomieszczenia. W późniejszym czasie miasto wypowiedziało Widzewowi umowę najmu przestrzeni biurowych na stadionie. Powołano się na zapis, że w wynajmowanych lokalach nie jest prowadzona działalność sportowa, lecz komercyjna. Klub został więc zmuszony do szukania przestrzeni biurowej poza stadionem. Wiceprezes Widzewa Michał Rydz skarżył się także na podwyżki i brak transparentnego cennika. Dla porównania na wynajem stadionu na przedsezonową prezentację drużyny Widzew musiał zapłacić kwotę prawie 5% okropnie wyższą niż rok wcześniej. Do absurdalnej kulminacji konfliktu doszło natomiast w sierpniu 2022 roku. W internecie pojawiło się nagranie, z którego miało wynikać, że prezes Druszcz wyjmuje z bagażnika transparent szkalujący władze miasta z prezydent Danowską na czele. Jak się okazało, ten filmik do różnych redakcji przesłała Miejska Arena Kultury i Sportu, miejska spółka, będąca operatorem stadionu widzewa. Makis złożył nawet w tej sprawie doniesienie, do prokuratury. Na nagraniu jednak nawet przez ułamek sekundy nie widać niczego, co mogłoby dowieść, że to co prezes wyjmuje z bagażnika, to ten sam transparent skierowany do władz łodzi, który rzeczywiście pojawił się na trybunach. Zaprzeczył temu zresztą dziennikarz obecny przy przekazywaniu transparentu oraz widoczny na nagraniu. Sławomir Worach, prezes Makis na konferencji prasowej krytykował działania Drużdża i nawet oskarżał go o agresję. Zapytany o to, czy żałuje, że nagranie zostało upublicznione odpowiedział tylko żałuję, że w ogóle doszło do takiego konfliktu spowodowanego przez pana prezesa Drużdża. Chciałbym, by ten konflikt został zakończony. Ostro w tej sprawie wypowiedział się także właściciel widze Tomasz Tamirowski. Klub nie może pozostawić obojętnie tego, co się stało. Jeżeli pojawia się tak zmanipulowany film, który szkaluje prezesa, to nie sposób nie zareagować. Druż postanowił oddać sprawę do sądu, od razu zapowiadając, że spodziewane pieniądze z wygranego procesu przekaże na cele charytatywne. Jednak kłód rzucanych pod nogi działaczom klubu było więcej. Nieoczekiwanie w dniu prestiżowego meczu z Legią Warszawa okazało się, że urzędnicy zarezerwowali sobie kilka miejsc na parkingu należącym do osiedla sąsiadującego ze stadionem, zupełnie nie licząc się z tym, że są one zajęte przez pracowników widzewa. Wiceprezes Michał Rydz ze zdumieniem opisywał sytuację. Koło godziny 14 z wielkim zaskoczeniem zaobserwowaliśmy, że pojawił się nowy znak na parkingu przy należnym do sąsiadującego osiedla, gdzie siedem miejsc miało być zarezerwowanych dla niesprecyzowanych gości VIP. Zaraz po tym pojawiła się straż miejska, która wezwała pracowników klubu do przeparkowania. Z kolei na samym meczu z Legią straż miejska otrzymała od klubu zgodę na działania zabezpieczające osoby, które przebywały w loży prezydenckiej. Tymczasem strażnicy w pełnym umundurowaniu zajęli cały parter i pierwsze piętro. Kilkakrotnie blokowali przejście samemu prezesowi. W konflikcie miasta z klubem pojawił się także niespodziewanie wątek wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Urząd miasta wystawił na aukcję na ten cel, wynajęcie wspomniane już wcześniej loży prezydenckiej na stadionie na całą rundę wiosenną. Inicjatywa nie została jednak w ogóle skonsultowana z klubem, który pełni przecież rolę organizatora imprez masowych na obiekcie. Po medialnej przepychance i przedstawieniu przez widzę w argumentacji prawnej licytację wycofano. Zamieszanie z lożą prezydencką zakończyło się ostatecznie dopiero w lutym tego roku. Obie strony doszły do porozumienia i podpisały umowę najmu, dzięki której klub będzie dysponował lożą do końca czerwca, także poza dniami meczowymi. Dodatkowo Tomasz Stamirowski, większościowy udziałowiec klubu, zobowiązał się z prywatnych środków płacić 20 tysięcy złotych na konto bezwiednie wplątanej w Konflikt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ostatnim problemem jest jeszcze kwestia boisk treningowych. Widzewiacy od pewnego czasu korzystają głównie z boisk łodzianki. Problem z nimi pojawia się jednak zwłaszcza w przerwie zimowej. Przy niekorzystnej aurze ich stan pozostawia wiele do życzenia. Tu też zresztą pojawiły się problemy we współpracy z miastem. Przed rundą wiosenną w 2021 roku widzew nie mógł korzystać z tych boisk, gdyż w kluczowym momencie przygotowań, dopiero w drugiej połowie Marca, za intensywne prace w tym miejscu zabrał się Mosir. Boiska ze sztuczną nawierzchnią były z kolei zajęte przez grupy młodzieżowe. Po awansie do Ekstraklasy problem nie zniknął. W poszukiwaniu odpowiednich warunków do treningów drużyna widzewa opuszczała nawet momentami łódź, jeżdżąc do wiśniowej góry. W mieście ćwiczyła bowiem na niewymiarowych boiskach. Wśród kibiców i ekspertów krąży opinia, że widzę w rundach wiosennych wypada gorzej niż jesienią, właśnie przez brak odpowiednich boisk do. Treningu w warunkach zimowych i wczesnowiosennych. Prezes drużb napisał po jednym z meczów na Twitterze Zagraliśmy słabszy mecz, ale walczymy do końca mimo wielu przeciwności. Zdarza nam się trenować na orliku, a boiska na łodziance są w dramatycznym stanie. Na szczęście wkrótce to się zmieni, ale potrzeba na to czasu. Na początku tego roku podpisano list intencyjny z gminą Brójce. Dzięki tej pisemnej deklaracji wiadomo już, że w miejscowości Bukowiec powstanie nowoczesny ośrodek treningowy do którego przeniosą się pierwszy zespół, rezerwy oraz drużyny młodzieżowe. Tomasz Tamirowski przy okazji ogłoszenia planów inwestycji raz jeszcze podkreślał trudną sytuację zespołu. Jako Widzew mamy sportowe marzenia, które wszyscy znają. Chcemy doprowadzić ten klub do Mistrzostwa Polski. Z drugiej strony mamy rzeczywistość. Jesteśmy aktualnie trzecią drużyną ekstraklasy, a nie mamy pełnowymiarowego, naturalnego boiska. Nasze boisko sztuczne jest w takim stanie, że drużyna nie może na nim trenować. W oczekiwaniu na budowę ośrodka klub zamierza także wyremontować dwa boiska na Łodziance. Centrum treningowe pozwoli Widzewowi lepiej pracować zimą, co być może wpłynie na to, że drużyna nie będzie już obniżać lotu wiosną. Jedyny minus jest taki, że nie udało się znaleźć sposobu, by taki ośrodek zbudować w granicach miasta. Bukowiec dzieli od stadionu Widzewa około 15 km. Jak zatem widać, łódź dzięki modzie na Widzew znów stała się ważnym Miastem na piłkarskiej mapie Polski. Miastu powinno więc zależeć na dobrej współpracy z klubem, a tymczasem przez całkowicie niezrozumiałe powody, przynajmniej te przytaczane na forum publicznym, urząd obrał na celownik prezesa Drużdża. Zamiast nawiązać owocną współpracę, przyciągnąć nowe osoby do miasta, posiadając w końcu wielki argument dla turystów, którym mógłby być Widzew, przy okazji reklamując inne atrakcje w mieście, jak na przykład ulica Piotrkowska, można odnieść wrażenie, że Włodarze łodzi zamykają się na nowe rozwiązania, co z punktu widzenia samego miasta jest bardzo nielogiczne. A jakie Wy macie zdanie w tym temacie, oczywiście gorąco zachęcam do kulturalnej dyskusji w komentarzach. Nowe osoby do subskrybowania kanału. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia.